Królewskim Krakowie, czy na Jasnej Górze, naszymi intencjami obejmujemy ojczyznę, która w swej historii doświadczyła wielu zagrożeń i klęsk. Ale Matka Najświętsza, Pani Królowa, zawsze otaczała nas szczególnym wstawiennictwem i zawsze była dla nas obroną i zwycięską pomocą. Święty Jan Paweł Wielki głęboko był świadom wstawiennictwa Matki Najświętszej. My również zgromadzeni w Królewskiej Katedrze zawierzamy dzisiaj matczynej trosce Królowej Polski przyszłość naszej ojczyzny oraz tych wszystkich, którzy z oddaniem stają na straży jej bezpieczeństwa i służą wszystkim rodakom. Dziś w rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja i jubileusz ustanowienia święta Matki Bożej Królowej Polski dziękujemy Bogu, dziękujemy Maryi, Matce i Królowej Polski za miniony rok. Pod jej opiekę nieustannie się uciekamy i bierzemy na siebie, jak święty Jan, zobowiązanie, aby Maryja w naszej ojczyźnie, w naszych domach i w naszych sercach czuła się u siebie.